Ja jestem kapelusznik i no cóż, rozdział zaczyna się od Marijos. I co? Rozdział jest tak napakowany tekstem, że postarałem się go wam skrócić w miarę logicznie, bo nie chce mi się tej ściany tekstu rozmontowywać na miliony części. Więc komentator serii informuje nas, że świat dowiedział się o śmierci Kobry, że Sabo go zabił, czyli wychodzi na to, że Sabo też go nie zdołał uratować i gdzieś schować. Kobra umarł, ku mojemu zdziwieniu, bo Oda nie lubi zabijać postaci. No i wedle narracji rządu Sabo też porwał Vivi, no i oboje są teraz poszukiwani przez wszystkich. W międzyczasie rewery dobiegło końca i królowie się rozjeżdżają. Vivi i Łapol ukryli się na jakimś statku i gadają z Morgansem. Morgans nie może się doczekać od nich informacji i jara się na temat Vivi. Natomiast sama księżniczka pytała Pola, co chce teraz zrobić. W sumie nieważne, co chce zrobić, bo i tak oboje trafiają do Morgansa. Natomiast księżniczka boi się, że agenci CP0 nie dadzą jej teraz spokoju i chce pogadać ze swoim ojcem. Czyli nawet biedna nie wie, że jej stary odszedł. Niestety nie z mlekiem. Badabum cy. Dobra, widzimy również Bonnie zmierzającą na Egghead i rannego Sabo, który znajduje się na statku Królestwa Lulusi. Dalej przechodzimy do spotkania Gorosei. Mówią o liście z Div nazwie, czyli pewnie tym, co miał Kobra. Natomiast oni gadają, że chcieli na spokojnie zająć się wyspą Egghead. Aczkolwiek obecna sytuacja się na tyle skomplikowała, że jest dziwnie. I dzwoni do nich Imu, mówi, że nadszedł czas, by użyć Matki Płomieni, czyli broni stworzonej przez Vegapunka. Te 16 laserów, co spadło na Lulusie, to jest ta broń. Ogólnie Gorosei rozmawiają, że wcześniej nie mieli okazji przetestować tej broni i nie wiedzą, jak bardzo jest efektywna. Więc nastał czas na eksperyment. Imu sama sugeruje wyspę Lulusie i na pytanie, dlaczego ona, odpowiada, że leży blisko. Aha! No i poznajemy imiona Gorosei, jednak o tym w osobnym filmie. To jest na tyle gruby temat, że to trzeba szerzej omówić. Noszą także różne tytuły. No i na koniec z ich spotkania Imu przekazuje im, że chce odzyskać Vivi. A marynarka w międzyczasie się zbroi, bo zabrano im władców mórz. Więc widzimy na przykład Serafiny, Krokodajla, Mori i Doflamingo. My wracamy natomiast do teraźniejszości. Sabo mówi, że ostatecznie wylądował w Królestwie Lulusia. Ludzie tam byli na jego widok bardzo szczęśliwi oraz zamknęli lokalnych władców przy Hura Optymizmie. No i początkowo Sabo chciał im powiedzieć prawdę, że nie zabił Kobry, ale jak widział ich ogień rewolucji, ten ich entuzjazm, to tego nie zrobił. Przypomina również, że kiedyś Bello Betty zainspirowała wcześniej mieszkańców tej wyspy, bo dzięki niej i mieszkańcom wyspy pokonali Różowobrodego, pracującego dla Czarnobrodego. Takie przypomnienie. Więc to rewolucjoniści mieli w tym królestwie mocne poparcie. No i Sabo wyjaśnia, że gdy lasery spadły z nieba, to większość mieszkańców była już z nim na statku, z którego się komunikował. Dla zmyłki on gadał z Dendenmushi, który znajdował się na wyspie, a ten Dendenmushi z wyspy komunikował się z Dragonem. I w ten sposób zmylił marynarkę o swoim rzeczywistym położeniu. Nie powiem sprytne. Sabo mówi dalej, że nie wszyscy mieszkańcy wyspy przeżyli. Ci, którzy przetrwali, widzieli zakładę swojego domu oraz swoich rodzin. Nakręciło ich to tylko przeciwko rządowi. No i dodaje, że było widać jakąś broń, która właśnie wystrzeliła te 16 laserów z nieba. No i konkluzja rozmowy Dragona, Sabo i Iwankow są takie, że imię Imu to imię jednego z liderów 20 rodzin, którzy zakładali rząd, tak jak mówiłem. I owy założyciel nazywał się Święty Imu Nerona. I być może to przypadek, że obecny Imu to ten sam. No i sugerują, że może być on nieśmiertelny. I Dragon też nie wierzy, że Vegapunk zbudował broń do zabijania ludzi, mając tutaj na myśli te lasery z kosmosu. Więc skłania się w stronę tego, że Imu najprawdopodobniej
armii posiada jedną ze starożytnych broni. Rozdział kończymy widokiem litera boskich rycerzy, który zabił Miusgarda w ramach przeprowadzonego przez niego sądu. Jest to Figarland Garling, były władca Godvalei. Jest człowiekiem, który może nawet osądzać Celestiali. I on sam mówi o Miusgardzie, że kto chroni śmieci, jest mniej warty niż śmieci, które chroni. Rozdział bardzo dobry, mocne 8 na 10, zasłużone. W sumie to zastanawiałem się nad tym, jak Lili mogła rozmieścić poneglyfy w tylu różnych miejscach na świecie. To do głowy mi przyszła tylko jedna myśl, owoc Kumy. Po prostu je wysłała z Wano, z miejsca produkcji, za pomocą jego owocu. Taka najbardziej logiczna myśl. Imo. Drugi temat to pełna nazwa Imu. Pierwsze skojarzenie to cesarz rzymski Neron, który wcale nie uprawiał stosunków ze swoją matką. Polecam z miejsca tę książkę. I pytanie, czy wystąpi w przypadku Imu jakiś wątek z jego matką, który bardzo wpłynął na jego postać. To jest ciekawe. Trzeci temat to lider tych rycerzy. Gość ma tak samo na nazwisko, jak prawdopodobnie mają Shanks i Uta. Taki spoiler z filmu Red. No i ogólnie wygląda kozacko, więc nasuwają się trzy pytania. Jakie ma powiązania z Shanksem? Czemu rządził Godvalei? Bo myślałem, że wszyscy Celestiali siedzą na Redline. I jak bardzo silny jest. I w sumie wiem, jak wytłumaczyć brak świętych rycerzy przez większość mangi. Odpowiedź to skala świata. Gdzieś sobie płynie jakiś smok, to wiecie, trzeba go chronić, albo jest jakaś misja, to trzeba się temu udać. Dlatego rewolucjoniści czy Fisher Tiger zaskoczenia uderzyli na świętą ziemię z tymi sukcesami, bo to incydenty o bardzo rzadkiej skali, mało kto normalny pcha się do paszczy lwa, prawda? I to tyle na dzisiaj. Jak mówiłem, go rozsej w osobnym filmie, bo to jest za gruby temat. I na razie.